Stolica Peru, Lima, to jedno z największych miast Ameryki Południowej, bo mieszka w nim prawie 12 milionów osób. I tutaj, w aglomeracji, która jest istym państwem w państwie, rozpoczyna się moja miesięczna wyprawa życia do Peru. Na początek odwiedziłem tamtejszy Plac Broni, gdzie znajduje się Pałac Prezydencki. Przed nim to obły Adamas, demonstrując tak zwany Puruski Marsz, wzbudził zainteresowanie nieprzyzwyczajonych do takich obrazków limańczyków. Następnie przekroczyłem Rimac, czarną i śmierdzącą rzekę płynącą przez Limę, aby dojść do kolonialnej dzielnicy. Znajduje się tam jeden z najmniejszych kościołów na świecie oraz gigantyczne slumsy. Można je odwiedzić. Jednak istnieje duża szansa, że do domu wrócimy w samych skarpetkach. Uciekając przed tłumami, ruszyliśmy na wybrzeże, gdzie po raz pierwszy na własne oczy zobaczyłem Ocean Spokojny. Zapraszam na mojego YouTube'a, gdzie publikuję dłuższe filmy z mojej wyprawy życia do Peru. Kraju, w którym podstawowym materiałem budowlanym są trytki i blacha falista, a halucynogenne kaktusy można kupić na straganie z ziemniakami.